Helena Marusarzówna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego.
Witam Państwa serdecznie. Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Tak się nieraz zastanawiam. Z czasami człowiek nadaje za światów. Czy ten język, który wydaje się tak prosty, może być zbyt skomplikowany? Nie znałem Cię, Witku, ale nawet nie wiesz, jak świetnie Ci rozumiem. Całkowicie wiem, co czułeś się i czujesz nadal. Ponieważ nie byłeś się człowiekiem, jak to się mówi, z łapanki. Twoje serce było przepełnione wyjątkową miłością do ojczyzny, a któż o tym wie? Któż to czuje? Ja jak najbardziej. Podobnie myślimy i będę mówił tu w czasie teraźniejszym, nie przeszłym, bo tak mi jest po prostu lepiej i wygodniej. Tworzymy swoje enklawy? Czy nie? Ty również nie stworzyłeś swojej enklawy wbrew pozorom. Ja też jej nie mogę stworzyć, bo nie ma z kim. Dlatego los takich ludzi zawsze jest pod znakiem zapytania. Ale przerwać nie można. Trzeba iść do przodu. Nawet jakby człowiek miał pełną świadomość, czym to się może skończyć. Teraz się śmieję, a z góry kiedyś będę mówił, nie miałem złudzeń, chociaż tyle, bo one by były stracone. Dla samego siebie chociaż, by przed śmiercią, drodzy Państwo, zamknąć oczy jeszcze z uśmiechem na ustach, a nie z goryczą, że się było świnią, serwinistą, opornistą, tchórzem, jak ja tego nienawidzę. Przykład Witka. On czuł. Jeszcze raz powtarzam. Gdybym miał enklawę swoją, nigdy by do tego nie doszło, bo oni by czuli oddech tej enklawy. Nie ma odpuszczania. A i teraz, drodzy Państwo, po tym wstępie odniosę się do komentarzy. Nie chodzi mi o to, czy jest Dieli w dwóch programach. Wisi mi to kalafiorem. Nawet wręcz przeciwnie, cieszę się, ponieważ pewne rzeczy wywołują reakcje. Zdrowe, niezdrowe. Jak zwał, tak zwał. Natomiast tutaj odniosę się do dwóch osób. Mam na myśli panią Magdalenę i pana Bambino. Otóż powiedziałem, żebyście rozwiązali swoje sprawy sami. Nie potraficie. Chcecie po prostu robić sobie walkę bez sędziego. No tak się nie da akurat, bo ten ring do mnie należy. W związku z tym wchodzę i w tym momencie zaczynamy. Pod moje dyktando. Jeżeli któryś z Was zacznie pierwsze dokazywać, jeszcze raz powtarzam, jeżeli któryś z Was zacznie pierwsze dokazywać, w tym momencie będzie całkowicie zbanowane. I z sędzią się nie dyskutuje. Ja nie mam zamiaru tutaj bawić się w takie dyrdymały.
Bo to są dyrdy małe, są poważne sprawy do załatwienia, a nie coś takiego. Czy mam tracić czas i rozwodzić się jeszcze? Nie. Nie będę tutaj stronniczy. Absolutnie. Po prostu króciutko powiedziałem. Chcieliście sędziego, to go macie. Otóż, kto pierwszy zacznie, ten będzie zbanowany. Niech każdy robi wpisy. Tak jak należy. Omijając się. I to wszystko. Omijając się. Czy ja się dobrze wyraziłem? Żeście mnie swoim postępowaniem do tego zmusili. I niech mi nikt nie pisze, czyja to jest wina. Bo również mi to karafiorem wisi. Poza tym, nie mnie jest rozsądzać konflikta między wami. Do mnie należy uniknąć go. Na moim podwórku. Chcecie, to się bijcie poza. Wymieńcie się telefonami i sobie pogadajcie prywatnie. Tutaj natomiast sobie tego nie życzę. Chyba jasno się wyraziłem i myślę, że na tyle surowo, ale uczciwie. Walka, drodzy Państwo, powinna iść w innym kierunku. A to, co Wy robicie, to jest po prostu hamulec. Na tej arenie hamulców nie ma. To jest w pewnym stopniu jazda bez trzymanki w tym dobrym kierunku. Hamulców tu nie ma i nie będzie. Myślę, że więcej nie ma sensu do tego wracać. I chyba znacie mnie na tyle, że to, co powiedziałem, to zrobię. Z Panem Bogiem. A teraz przechodzimy do informacji, bo jest troszkę tego i bardzo ciekawe rzeczy. Miałem w ogóle dzisiaj nagrywać, ponieważ, jak wiecie, rano zająłem się książką Albina Siwaka. I zacznę tutaj od tej tak zwanej ryżej kreatury. Można go obrzucić jeszcze innymi epitetami, ale po co? Ryża kreatura wystarczy. Musimy powiedzieć, że to nie jest człowiek, który wygłasza jakieś bardzo ciekawe myśli. Tak naprawdę świat obserwuje Putina z niepokojem, dużym zainteresowaniem, dlatego że jest autorem dramatów, tragedii i kłopotów całego świata. Powiem brutalnie, nie dlatego, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Tak naprawdę prezydent Putin nie ma niczego ciekawego do powiedzenia światu. Jedyne, co budzi tak naprawdę zainteresowanie świata, to to, że niestety jest zdolny do stosowania przemocy na skalę niespotykaną od dziesięcioleci na świecie. I dlatego zdecydowanie uwalałbym, żebyśmy umieli wszyscy skutecznie zwalczać politykę Putina, niż żebyśmy wsłuchiwali się albo cytowali jego wypowiedzi, czy wsłuchiwali się w jego monologi czy przemówienia. Ja poza butą i takim przekonaniem, że Rosji wszystko się należy, niczego ciekawego w tych jego wypowiedziach nie mogę odnaleźć. Drodzy Państwo,
Nie powinienem w ogóle tego komentować. Aczkolwiek jest tutaj wpis, który daje dobrą odpowiedź. Ja za chwilę to zrobię. Po swojemu, bo mi się nie powstrzymał. Putin jest prezydentem ogromnego i wielonarodowego państwa, z którym liczy się cały świat. Cieszy się poparciem przeważającej większości swych obywateli. Po upadku ZSRR i próbie rozgrabienia Rosji przez ludzi z zewnątrz, za zgodą Jelcyna na wzór polski, przywrócił wielką i wielkość i potęgę Rosji. To Rosja od kilku lat stoi na drodze wszelkiej maści satanistom i psychopatom oraz ludobójcom, dążącym do likwidacji ludzkości. Wiele narodów i ludzi myślących chce mieć takiego prezydenta. Lepiej byłoby dla naszego pana rezydenta sił obcych w Polsce, żeby po swoich poprzednich dokonaniach i przed planowaniem obecnie raczył zamilknąć, bo nie jest on w żaden sposób godzin wymówić nawet nazwiska niedźwiedzia, a co dopiero go oceniać. Ciężko jest, drodzy państwo, po takim wpisie dodać coś od siebie, ale nie byłbym sobą. Gnido ryża. Oprócz tego wyjątkowo tempa. Polska to normalność. Ty tyle miałeś do powiedzenia w swoim życiu. Co robiłeś? Służyłeś. Na kolanach systemowi cząstkowemu, jakim jest Unia Europejska. Najbardziej zbrodniczemu, bo to jest powiązanie ze Stanami Zjednoczonymi, Ameryka won na sznureczku króciutkim tych z Waszyngtonu. Przecież to jest wręcz wyjątkowo prymitywne, co ty tutaj zaprezentowałeś, ty ryży chłopczyku w stringach. W ogóle, gdyby Polacy omieli odrobinę honoru, to by cię w ogóle nie wpuścili do Polski. A ty tu przyjeżdżasz i ty jeszcze próbujesz cokolwiek powiedzieć. A w tym kierunku? Ciebie jest nawet ciężko określić. Co to sroto jest? Może w ten sposób zakończę temat twój. A żeby ci przypomnieć, to ci przytoczę słowa. Proszę bardzo. Tak jest najlepiej, drodzy państwo. No i oczywiście bohaterowie Platforma Obywatelska. Mistrzowie w niszczeniu kraju. Innych, lepszych nie ma mistrzów jak ci panowie. Ci panowie wiedzą wszystko najlepiej. Ci panowie, jakim nie pasuje jedna partia, idą do drugiej, tworzą następną, nie odpowiadają. Za Unię Wolności? Z jakim prawem mają odpowiadać? Przecież to nie oni są. Oni są Platforma teraz Obywatelska. Za AWS? Nie. Jakim prawem? Czy oni są Platforma teraz Obywatelska? I tak myślicie, że będziecie dalej ludzi oszukiwać? Że będziecie tak dalej ciągnąć? Panowie, wy się nie boicie tego, że mówi Leper takie słowa. Wy się boicie Lepera i samoobrony. I taka jest prawda. Nic innego. Tak. Tak, drodzy państwo. Też nam brakuje Lepera. Natomiast, czy coś się zmieniło? Koalicja teraz się nazywa, tak? Odnogi tego dziadostwa trzecia kieszeń, bo tak to można nazwać. Tam nie ma nigdy i nie będzie jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo niby przed kim? Oni wykonują swoje polecenia, drodzy państwo, jak należy. A nawet z większym serwinizmem niż ich panowie sobie tego życzą. Tak. To jest, drodzy państwo, właśnie przykład degeneracji umysłowej. Polska,
drodzy Państwo, jak tutaj widzicie, gdyby ktoś miał problemy z rozszyfrowaniem, tożsamości tego Kogosie Trzaskowskim. Odzież ekologiczna, kolekcja Trzaskowski spółka. Tutaj też nie ma sensu to komentować. Przypominam, że konfident Ułan Bardaszany go bardzo reklamował swojego czasu. To tak na marginesie. Ale on, przepraszam najmocniej, nieraz, jak to on twierdzi, się mylił. Nie ma pomyłek, moi drodzy, na przełomie tak krótkiego czasu. Pomylić się można i dojść do pewnych rzeczy, jak minie, załóżmy, 10-15 lat. Ale nie w ciągu miesięcy. Zmieniając co chwila zdanie. Tak jak i Konfederacja. Co to jest? Przepraszam bardzo. Przywódcą jest Szczęść Boże, rycerz watykański, który za przeproszeniem prezentuje koronę Polski. No to szczyt wszystkiego, czosteczek, czyściusieńki. Korona Polski ma się kojarzyć z gwiazdą Dawida? Wy tego nie widzicie, bo ona już jest. Tu się nie ma co kojarzyć. Ale to tak ładnie wygląda. Ale przecież Konfederacja ma wielu członków. Jest to organizacja, która jest złożona z indywidualistów. Żaden z nich nie ponosi praktycznie odpowiedzialności, ponieważ odpowiedzialność ponosi Konfederacja. A że każdy jest indywidualistą, no to cóż, nic nie można zgodzić na Konfederację, bo kto zrobi tak, a nie inaczej, no to się twierdzi, no ale przecież, drodzy Państwo, ma prawo to powiedzieć. Ja jestem akurat innego zdania. I sprawa jest zamknięta. Nie. Wy, udając Konfederację, reprezentujecie Konfederację. Jeżeli jeden z Was powie tak, to bierze na sumienie Was wszystkich. Tak, popaprańcy. Tak, cwaniaczki. Na 11, 9 czosnkowych. No teraz ich zwiększyło. Się absolutnie więcej, ale czy myślicie, że proporcje zostały zachwiane, jeśli chodzi o klucz rasowy? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. A tak proszę za bardzo zobaczyć. Aż miło popatrzeć. Tak, wykorzystuję takie fragmenty, żeby co niektórym zrobić na złość. Aczkolwiek wiem, że co niektórzy robią tego typu filmiki, mają zupełnie co innego na myśli. Też mi to wisi kalafiorem. Jesteśmy zróżnicowani. Niech tak zostanie. Nie bierzcie mnie swoją miarą, bo ja was absolutnie swoją nie biorę. I tak ma być. I teraz przechodzimy, drodzy Państwo, od początku. Mamy już 25 minut. Proszę bardzo, jak ten czas szybko leci. Proszę uprzejmie. Tyrania większość manipulowanej przez mniejszość nazywana jest przez nas demokracją. Jeszcze raz powtarzam. Tyrania większość manipulowanej przez mniejszość nazywana jest przez nas demokracją. Powtórzę trzeci raz. Tyrania większość manipulowanej przez mniejszość nazywana jest przez nas demokracją. Czyli przez większość.
którzy się z tym utożsamiają. Ktoś, kto wymawia słowo demokracja z uśmiechem na ustach, powinien mieć zarasa, plaskacza. W tym momencie. I z jednej, i z drugiej strony, i jeszcze na koniec, jak Benny Hilla, od góry. Prawda? Nie ma nic gorszego, niż iść głosem hołoty, która ma właśnie przez tą mniejszość narzucona. Oczywiście, ta mniejszość myśli zupełnie inaczej, ponieważ ich życie wygląda całkowicie odmiennie. Tak. U nich nie ma demokracji. Tam absolutnie nie istnieje coś takiego. Tam jest dyktatura. W ich kierunku. Nie dobra, tylko zła. Dlatego w stosunku do siebie są lojalni, bo inaczej nie mogliby tego utrzymać. Co ich trzyma? Talmud. A wy wiecie, co to jest Talmud? Nie. Bo nawet nie macie ochoty się w to zagłębić. Są niektórzy. Trzy po trzy. I to wszystko. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami. Są ich wspólnikami. I niech tak zostanie, drodzy Państwo. I niech tak zostanie. A co to oznacza, że ponoszą taką samą karę, jak i ci złodzieje? To jest delikatnie w ogóle opisane jeszcze. Nikt nie wątpi, że Stany Zjednoczone ostatecznie udzielą Ukrainie pomocy i stało się to nawet znacznie później niż oczekiwano. A teraz ciekawie jest zobaczyć, co Stany Zjednoczone i Ukraina zyskały na tej ustawie. Stany Zjednoczone otrzymały pieniądze, które rozdadzą w całym swoim kompleksie wojskowo-przemysłowym. Pieniądze rzeczywiście nie są zbyt duże. Cóż, dostarczają kilku przedsiębiorstwom pewne zamówienia na uzupełnienie arsenałów tego, co dano Ukrainie. Stworzy to niezbyt dużą liczbę miejsc pracy. Jednak nie wszystkie te pieniądze osiągną swój cel. Przyzwoita część zostanie pochłonięta przez korupcję zarówno w rodzinie Joe Bidena, jak i amerykańskiej armii i przemysłowcach. Wiedząc też, jak w to grać, uwielbiają to. Stany Zjednoczone również spotkały się z większym wewnętrznym podziałem politycznym i niezadowoleniem społeczeństwa. Część republikanów po prostu zdradziła swoją partię, co w tej partii w ogóle zdarza się dość często. Ale ten przypadek jest szczególny, bo w tym wypadku republikanom nie należało na kluczowych interesach USA, a ich koledzy z partii raczej im tego nie wybaczą. Amerykanie także ze zdziwieniem oglądali w telewizji na żywo, jak odbierano im pieniądze, których obecnie brakuje. I to pomimo tego, że zadłużenie USA staje się już poważnym problemem i mówiąc o tym nawet liberalni ekonomiści. Drodzy Państwo, nie tak do końca, nie. Tam nie ma podziałów. To jest dokładnie jak i w Polsce, czy Polscy dokładnie jak i tam. Republikanie, to wszystko, no, moi kochani, darujmy sobie, prawda? Podział Bidena czy Trumpa i innych tych półgłówków, tych śrubokręcików odmóżdżonych, którzy na zawołanie, za przeproszeniem, na łapkach stoją i szczekają, bo nie mają innego wyjścia. Po prostu kto tam wchodzi, musi grać tak, jak oni sobie życzą, bo jeżeli nie, to wypadnie z wagonu i się nie pozbiera. Kto mu pozbiera kości? Kto mu poskłada te kostuchy? Nikt. I oni dobrze o tym wiedzą, bo tam spaść, jak się wchodzi. No to, moi kochani, faktycznie, wózeczek w najlepszym wypadku. Więc profity są. Dla tamtych to są drzazgi, ale dla tych, tak jak w przypadku Trumpa, możliwość zdobycia takiej fortuny pod nadzorem trzaskowym, jak najbardziej po to, żeby go wykorzystać, ile się da. To jest aktorstwo. Nic poza tym. Tu nic się nie dzieje. Jedynie co, to dług rośnie. I cóż, kogo to obchodzi? A gdzie ten dług jest?
To ja wam zaraz pokażę. Zaraz wam pokażę. O zdradach tu jest mowa? Tu nikt nikogo nie zdradza. Tam jest tylko szarpanina między nimi, tymi półgłówkami, że nie widzą, kto tak naprawdę tym kotem miesza. Rosja ma wszelkie powody, aby podjąć symetryczne działania w odpowiedzi na zajęcie tych zagranicznych jej aktywów, powiedział marszałek Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Stwierdził także, że na podstawie tej decyzji można wyciągnąć wnioski. Waszyngton podjął szczerze nielegalną decyzję, dokonując kradzieży. Dobrze powiedziane. Waszyngton podjął szczerze nielegalną decyzję, dokonując kradzieży. To jest świetne sformułowanie, bo pokazana jest szczerość w kradzieży. Bardzo dziękuję. Z pewnością podważy to zaufanie innych państw, przedsiębiorstw i prywatnych inwestytorów w Stanach Zjednoczonych. Zniszczy zasadę nieruszalności własności, na której opiera się cały świat, światowy system finansowy. Powoduje to nieodwracalne szkody w sprawie międzynarodowym, tworząc precedens i każde państwo będzie miało do tego prawo. Z 280 miliardów dolarów funduszy Federacji Rosyjskiej zablokowanych na całym świecie tylko 5-6 miliardów dolarów znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Większość aktywów, 210 miliardów euro, jest zamrożona w Unii Europejskiej. Waszyngton przyjął ustawę o konfiskacie rosyjskiego majątku, aby sprowokować Unię Europejską do podjęcia podobnego kroku, który byłby druzgodzący dla europejskiej gospodarki. Drodzy Państwo, powiem Wam otwarcie. Jeszcze raz przeczytam ostatnie zdanie. Który byłby druzgodzący dla europejskiej gospodarki. Czyli mówiąc te słowa, negujemy stwórców, architektów Unii Europejskiej. Bzdura totalna. Jeszcze raz powtarzam. Stany Zjednoczone złajdaczone, zaprzane, to są te same gnidy dyrygujące, co i również w Unii Europejskiej. Więc to tylko i wyłącznie ma być na zasadzie prowokacji. Ponieważ nie wiedzą, co zrobić, to próbują maksymalnie, ile się da, zdenerwować niedźwiedzia. Czy wy myślicie, że te 280 miliardów to ma jakieś znaczenie dla niedźwiedzia, nawet żeby faktycznie tak było? Kto na tym straci? Oni jakby tak naprawdę bardziej wyciągnęli pazurki i niedźwiedź by pozamykał kurki. Ujojojojojojojoj. Czy wy myślicie, że podaż by była niższa? Przecież Chiny, Indie i inne kraje arabskie każdą ilość każdego towaru biorą przyjemnością. Tam jest na okrągło w dzień i noc. To się w głowie nie mieści. Jeszcze jedną rzecz trzeba wziąć pod uwagę. Nigdy obecnie nie będzie takiej możliwości, by osłabić gospodarkę Rosji. Już jest za późno. A ktoś uważa inaczej? No to jest po prostu wyjątkowo naiwny. Bardzo naiwny. Rosja ma zabezpieczenia niebotyczne. Niebotyczne. W związku z tym, jakikolwiek konflikt, to konsekwencje będą przede wszystkim na innym terenie. Kto na tym straci? Z pewnością nie Rosja. Stany Zjednoczone? No. I teraz jest pytanie. Biorąc pod uwagę możliwości wojskowe od strony każdej i technicznie przede wszystkim, no to nie mają żadnych szans. Bo nie mają. Biorąc pod uwagę sojuszników Rosji. Również. Liczebność ludności to w ogóle, drodzy Państwo, śmiech na sali. 1,5 miliarda, no może 2 miliardy przeciwko reszcie.
No powiedzmy sobie, tak już mówiąc krótko, 5 miliardów przeciwko 2. Jeszcze biorąc pod uwagę rozstawienie, kto ma korzystniejszą pozycję? No powiedzcie mi tak szczerze. To chyba nie jest trudne, prawda? A jeżeli ktokolwiek ma problem, to ja przypomnę Turcję, która zawsze jak chorągiewka przytula się do silniejszego. A teraz gdzie się Turcja przytula? Słuchajcie, geopolityka nie jest taka trudna. Troszeczkę trzeba pomyśleć. Ale myślmy na spokojnie. Emocjami, ale na spokojnie. A tutaj macie, a dlaczego ten pajaca jest? Muszę niestety powrócić. O, momencika. Ponieważ ten pajaca, mówiąc krótko, a prezydent Iranu powiedział, że jeśli Izrael zaatakuje terytorium republiki z państwa czosnkowego, nie pozostanie prawie nic. Powtórzę jeszcze raz. Prezydent, i to jest dopiero teraz wiadomo się, prezydent Iranu powiedział, że jeżeli Izrael atakuje terytorium republiki z państwa czosnkowego, nie pozostanie nic. Myślicie, że straszy? No to przypominam, jak zachował się wielki kowboj Donald Trump. Zaczął tu napinać muskuły, przebierał nóżkami przed Kimem, Korea. Przypominacie sobie? A co powiedział Kim? Zademonstrował swoją siłę i powiedział, o, nieładnie, nieładnie chłopczyku, no tak trochę po swojemu mówię, ale w tym kontekście właśnie. Oby nie musiał tych rakiet wrócić w twoim kierunku. Co odpowiedział gnidoch? No przecież jesteśmy przyjaciółmi. Ale od kogo to przyjął tą narrację? Jak wy słyszycie, jesteśmy przyjaciółmi. W momencie, kiedy pewne kwestie zaczynają się, że tak powiem, delikatnie przekręcać, no to tylko czesneczek tak reaguje, prawda? Ja nie mówię, że ten półgłówek, aktor następny jest to czosneczkiem. On jest po prostu okrążony nim. Z każdej strony. On ma go wszędzie. Nawet w dupie. W dupię. To nie jest bluźnierstwo. W dupię. Zaakceptowałem po francusku. O. Bardzo ciekawa rzecz, drodzy Państwo. To też muszę przeczytać. Wczoraj przypada 81. rocznica masakry w Janowskiej Dolinie dokonanej przez Banderę podczas rzezi wołyńskiej. Janowa Dolina na zdjęciu. Była wzorcową osadą robotniczą utworzoną przez Polaków przy kamieniołomie bazaltu w latach 30. XX wieku, w nocy 23 kwietnia 1943 roku bojownicy UPA atakowali śpiącą wieś, czyli w noc świętego Wojciecha, i zaczęli metodycznie podpalać wszystkie domy i zabijając miejscową ludność, w tym dzieci. Ci, którzy wyszli z pożaru, byli dobijani. Banderowcy najpierw zabrali wszystkich Ukraińców z miejscowego szpitala, zarąbali siekierami personel, a szpital wraz z przebywającymi w nim Polakami podpalili. Ogółem zginęło do 800 osób. W większości spalono żywcem. Wieś przestała istnieć. Teraz na Ukrainie dowódca tych bojowników, Iwan Litwińczuk, został uhonorowany i jego imieniem nazwano szkołę.
a w miejscu masakry znajdował się kamień pamiątkowy z napisem na cześć pierwszej operacji, pierwszego zgrupowania UPA. Drodzy Państwo, i chyba tylko tyle. Ta pomoc się nie powinna była zacząć, to jest kuriozjum na skalę światową, by wspierać ideologicznego wroga własnego narodu. A takim wobec narodu polskiego stało się państwo ukraińskie. Po pomarańczowej rewolucji, kiedy to prezydent Juszczenko uhonorował morderców Polaków. Tak rozkwitł banderyzm XXI wieku. A jak się po to potoczyło dalej, widzimy dzisiaj. Nie powinno to mieć miejsca, a Polska od razu powinna zawiesić stosunki dyplomatyczne z wrogo nastawionym krajem. To, że tak się nie stało, jest niezbitym dowodem na przekładanie przez władze Polski interesu obcych podmiotów ponad interes narodowy. Zaraz, drodzy Państwo, moment. Przede wszystkim nigdy nie powinno dojść do jakichś kontaktów. Dopóki jest banderyzm, a drodzy Państwo, w 2014 roku chyba wiemy, co było. 25 tysięcy zostało wrzniętych na Ukrainie rosyjskojęzycznych obywateli. I wy śmiecie cokolwiek powiedzieć na niedźwiedzia, który zareagował na coś takiego? To ja wam powiem jedno. Szkoda tylko, że się tam akurat nie znaleźliście na tym miejscu, tych ofiar. I wasze rodziny również, by gnioty. Tak. To się w głowie nie mieści. Polacy? Gdzie? Gdzie? Macie tutaj oprawców? Jeszcze raz powtarzam, ilość napadów, rabunków, gwałtów, morderstw od momentu, kiedy ta hołota przyjechała, banderowska, wzrosła niebotycznie. Posłuchajcie sobie sondaży. Na szczęście jest parę osób, które o tym mówi. I kto pomaga tym zwyrodnialcom? Nie jest Polakiem. Jest zdrajcą Polski, jeżeli ma pochodzenie polskie. Jeżeli ma pochodzenie czosnkowe, to jest wrogiem. To są dwie różne rzeczy. Ja już nie mówię o kwestii honorowej. Zapomnijmy o tych słowach, drodzy Państwo. To można się odnieść do osób, które na to zasługują. Gdzie jest ta kreatura? Bo to było też ważne. Jeżeli tu go nie ma, to znajdę na pewno. A jest, proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Przyjrzyjcie się. To jest tak zwana niewidziana ręka, jak to woli. Jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie i główny nadzorca strategii formaliny. Pepe Orsini, alias Domenico, Napoleone Orsini, szary papież, który jest nad Rothschildami, nad Rockefellerami, szefem Watykanu, przywódcą całej czarnej szlachty. Tych twarzy nie zobaczysz w prasie i mediach. Książę Domenico Napoleone Orsini jest jednym z czołowych przywódców zakonu, iluminatów. Szczęść Boże, mógłby nam coś na ten temat powiedzieć, prawda? Będąc rycerzem watykańskim. Dobrze. Składającego się z różno krzyżowców i alchemików, którzy infiltrowali firmy spożywcze, farmaceutyczne i chemiczne. Domenico jest także właścicielem izraelskiej mafii, syndykatu przestępczego z Cleveland i rodziny mafijnej Ursino. Różokrzyżowcy kontrolują WHO, Światową Organizację Zdrowia. Pięknie to się nazywa, prawda? Pięknie się to nazywa.
To się powinno nazywać Światowa Organizacja Pogrzebowa. Z domem Glücksburgów na szczycie. Ile w tym prawdy? Chyba się nigdy nie dowiemy. A w przypadku tego wykluczyć nie można, przynajmniej jego części. Tak, proszę Państwa. Zgadzam się tutaj w zupełności, w szczególności co do końcówki. To nie ma znaczenia. Tak w rzeczywistości jest. Czy akurat to nazwisko jest nad Rothschildami? To jest już inna sprawa. Ale jeszcze raz powtarzam. Nie ma to takiego znaczenia. Czapa i ich, czyli banki, przede wszystkim mówię o bankach, rządzą tym światem. Nie światem, euroatlantyckim. O, w ten sposób. Powracamy do wiadomości, to mamy 46%. Dobrze. Ale słońce świeci. I teraz tak. Tutaj coś wam pokażę. מדינה שאינה קיימת, גועל נפש. חיים בינינו, לא יאומן. זה פשוט היה פאקינג מוקש או משהו. אני לא מאמינה. No cóż, szosneczeka próbował zniszczyć flagę. Chyba widzicie jakiego państwa, prawda? No jakoś mu nie wyszło. Trafił. By duża pewność siebie. No trafił to, co trafił. Bardzo dobrze, że są takie pułapki. Drodzy Państwo, ale na pewno była tragedia narodowa, prawda? A to nie jest żart akurat. Wydaje mi się, że na podstawie wczorajszych głosowań w Kongresie USA priorytetową uwagę należy zwrócić na pomoc Ukrainy, ale na ustawę o konfiskacie rosyjskiego majątku. A nie, przepraszam bardzo. A nie, tego jeszcze nie było. Ponieważ będzie to miało znaczenie poważniejsze, długoterminowe konsekwencje dla świata zachodniego. O właśnie. Długoterminowe konsekwencje dla świata zachodniego. Jeżeli zaczną to robić. I świetnie to jest ujęte. Ustawa została przyjęta w następstwie koniunktury, w rzeczywistości bez jasnego zrozumienia, na czym polega to działanie. I nie chodzi o to, że trzeba jeszcze wypracować mechanizmy przeprowadzenia tej konfiskaty. I nie chodzi o to nawet, że Rosja na pewno będzie miała odpowiedź. I to niekoniecznie symetryczną. No przepraszam, najmocniej. O symetryczną jeszcze byście chcieli, tak? Wielowektorową. Nie, tam nie będzie pitolenia. Zapewniam. I nie będzie strat. Będą jeszcze większe zyski. To wszystko. Jest to próba, drodzy Państwo, spowodowana zwykłą agonią tego syfilisu zachodniego. Rozumiecie? Ja w ogóle nie rozumiem, że oni jeszcze tak naprawdę cokolwiek próbują. No ale dobrze. Widocznie gangrena tak ma. Będzie się ruszała, dopóki się jej nie wytnie do samego końca. Nie chodzi o to, że trzeba jeszcze wypracować mechanizmy przeprowadzania tej konfiskaty i nie chodzi nawet o to, że Rosja na pewno będzie miała odpowiedź i to niekoniecznie symetryczną. Faktem jest, że wczoraj w Kongresie USA wyjęli klucz i otworzyli pudełko z demonem, który przyspieszy zniszczenie istniejącego, skupionego na Ameryce globalnego systemu finansowego. Też się z tym zgadzam. Ponieważ niczyje pieniądze na świecie nie są teraz bezpieczne, a konfiskata majątku może wkrótce stać się najbardziej banalną sankcją i zostać zastosowaną wobec każdego, kto nie jest lubiany. W końcu najważniejsze jest, aby zacząć. Nie podoba mi się fakt, że Chiny mają
tak duży przemysł i dużo produkują, jak powiedziała niedawno sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Yellen się powinna nazywać. Skonfiskujemy aktywa, nie myśleli, że to wystarczy. Boże kochany, to wiecie co, takie szczekanie za przeproszeniem nawet nie małego pieska. Jakieś brzęczenie owada przed niedźwiedziem. No się śmiech na sali, prawda? Nie podoba mi się stanowisko polityczne Indii, ich prezydenta Narendry Modiego, którego swoją drogą już zaczęło krytykować za rzekomo duszenie demokracji w kraju. Ale też coś skonfiskujemy. Oni próbują wszystko skonfiskować, drodzy Państwo, tylko teraz zapomnieli, że już nie mają zrobić tego w jakimkolwiek sposób. Bo jak? Jak wy chcecie wejść na ten teren? To już się skończyło, tam drzwi są zamknięte. Wręcz przeciwnie. Teraz oni mogą wejść do was. Bez żadnego problemu tutaj akurat. Macie wątpliwości? No, żeby nie przyszli i by sobie odebrać to, żeście zabrali, pomimo, że oni już odpracowali, ponieważ tam nie ma tasiemca, a u was jest cały czas, w tej zgniźnie totalnej. Nie wspominając już o niezbyt dużych i wpływowych krajach, które można okraść bez noża lub pistoletu w ogóle i przy świetle dziennym. No tak. Niektóre jeszcze tak, ale te, o których mówiłem, w żadnym wypadku, jak i również pewne kraje obecnie są pod ręką, jeśli chodzi o kwestie obrony, niedźwiedzia. Syria, drodzy Państwo, Irak, tak, Iran również sympatyzuje bardzo, to za chwilę powiem. USA same siebie oszukały. Wiadomo, że teraz zmuszą Europę do przejęcia podobnego prawa, które na razie wydaje się jej przeciwnie. Rozumiejąc konsekwencje, nie, to jest dokładnie to samo. Tylko, że w Stanach Zjednoczonych po prostu już to się wali. Przepraszam, zwaliło się. A tu się zaczyna walić. Ale Europa też nie do końca rozumie konsekwencje. Zaraz, zaraz, o jakim tam rozumieniu mówimy? Drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, to jest końcówka agonii. To wszystko. Obawia się o swój majątek w Rosji, którego jest mnóstwo. Jaki majątek w Rosji? Łapy wyciągacie po majątek w Rosji? Europa ma majątek w Rosji? No chyba śnie. Jeszcze mnóstwo. Tam też nie myślą o przyszłości. Same Stany Zjednoczone niszczą system światowy, który służył wyłącznie interesom Stanów Zjednoczonych. Jakich Stanów Zjednoczonych? Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to mówimy o państwie, a nie o społeczeństwie. Prawda? A państwo jest tą mniejszością. Czyli mówiąc krótko, gnidy w postaci Rothschildów, Rockefellerów, Sorosów, Morganów, Warburgów i tak dalej, i tak dalej. Przy udziale tych śrubokręcików, które się karmią ochłapami spadających z tłustych łap albo z mordy. Ten system był naprawdę wyjątkowy. Tak. Świat zapłacił Stanom Zjednoczonym pieniądze za to, że Stany Zjednoczone rabowały i poniżały ten świat, jak chciały. To nawet nie jest gorycz. Rogacz, przepraszam, ale coś więcej. Jakaś najwyższa forma niewolnictwa państwowego, bo w świecie finansów wszyscy poza Stanami Zjednoczonymi zostali pozbawieni praw. Wszystko kręciło się wokół dolara. Wszystko się na nim opierało i tak naprawdę stał się on kamieniem węgielnym finansowego wszechświata. A teraz Stany Zjednoczone same wyciągają ten kamień. Oczywiste jest, że teraz proces dedolaryzacji świata znacznie przyspieszy. Dolar był narkotykiem, który Stany Zjednoczone zdołały uzależnić cały świat. Lecz dealer stał się zupełnie bezczelny i oszalał. Oczywiście jest, że trudno zrezygnować z leku, ale same Stany Zjednoczone ustawiają
kraje świata w sytuacji, w której nie mają innego wyjścia. I to dobrze, bo narkotyki to zło. Drodzy Państwo, no nie jest tak do końca, bo tutaj mówimy całego świata. Nie, 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 nie. Krajów euroatlantyckich. Próbowali w wielu miejscach, ale się nie udało. Według irańskich źródeł siły powietrzne Islamskiej Republiki Iranu otrzymują w przyszłym tygodniu pierwszą partię rosyjskich myśliwców. Przepraszam, myśliwców Su-35. Japonia ogłosiła stan nadzwyczajny w związku z gwałtownym wzrostem liczby przypadków raka w całym kraju spowodowanych formaliną. Proszę bardzo. A tutaj o czym mówiłem wcześniej. Powrócę. Kontrolator Shieldów. Tak. Jest napisane. $500 bilionów majątków. Kontrola 164 banków. Muszę tutaj sprostować. Nie 500 bilionów, tylko bądźmy troszeczkę bardziej precyzyjni. Ja wiem, że to nie jest duża różnica. 500 lub 513. Ale drodzy Państwo, mówimy tutaj o bilionach. Więc tutaj 513 bilionów tyle Rosjanie ukradli. O bankach 164 jak najbardziej. Podżeganie do wojen, dominacja nad prezydentami i państwami. Jaka dominacja, drodzy Państwo? Oni po prostu ich wybierają. Dominacja. Dominacja to znaczy, że oni się muszą podporządkować pod groźbą jakąś. Nie. Wybierani przyjemnością to robią. Innych się nie szuka. A po co? Uważać się, że nie ma chętnych? To i wiele więcej przypisuje się rodzinie Rothschildów. Zobaczcie tutaj sfilmowaną listę banków należących i kontrolowanych przez Rothschildów. A jakie inne wzajemne powiązania można zidentyfikować poza tym? Oceńcie sami twierdzenie, że dynastia Rothschildów jest najpotężniejszą rodziną na Ziemi. Nie wiadomo jedynie dlaczego lektor zaprzeczył sobie, że jakoby Żydzi nie rządzą światem, jeśli wszystkie te rodziny są Chazarami, czyli czosneczkiem. Może chodzi o to, że w razie konieczności banda ta poświęci nawet czosnek, co robiła to już niejednokrotnie, swoich, aby osiągnąć masońskie tajne cele, jak to było w czasie II wojny światowej, o której ja mówiłem. Kiedy czosnka niszczy w imię tak zwanych wyższych celów. Oczywiście tutaj mówię o hierarchii. Zwróćcie uwagę, że jest to to samo. Nie zapominajmy, że tajne loże masońskie z prawdziwym kultem Lucyfera są założone przez nich i przez czosnek kontrolowane. No przecież to jest logiczne. Rosja jest najmniej przez nich kontrolowana, jeśli w ogóle jest. Nie jest w ogóle, drodzy Państwo. Nie jest w ogóle. Przestańcie wierzyć w takie bajki. 30 ponad lat minęło od czasu Jelcyna. Nie jest w ogóle. Czy tego nie widać? Mało jeszcze widać, co? Mój Boże. Powstały sojusz krajów BRICS. Pragnie wyjście z tej niewoli pieniądza. Przepraszam bardzo. Co to jest za pisownia? Co to znaczy pragnie wyjść? Oni już dawno z tego wyszli, jeszcze przed założeniem tego BRICS-u. BRICS jest założony, by po prostu połączyć siły. Prawda? No dobra, nie będę krytykował. Będę po prostu korygował. I zacząć budować sprawiedliwy świat. Przepraszam bardzo, oni u siebie już to zrobili. Teraz należy poprzez swoją reprezentację, jak to się mówi, zarazić inne kraje i przede wszystkim społeczeństwa, by zobaczyli różnicę. Tylko tyle. I aż tyle, drodzy Państwo. Z
Stąd obserwujemy tą śmiertelną nienawiść do inicjatorów krajów BRICS, a zwłaszcza Rosji. No to jest proste, no bo w tym momencie te wszystkie banki, Rothschildy i tak dalej będą po prostu żebrakami. Tak, totalnymi żebrakami. Dlatego wywołali im wojnę z Ukrainą, aby pokonać ostatni bastion oporu. Wobec NWO nowym porządkiem ich świata, jeśli więc Rosja upadłaby, pozostałe kraje nie miałyby szans, aby się im oprzeć. Drodzy Państwo, nawet nie ma takiej możliwości o tym myśleć, a tym bardziej pisać. I niewykluczone, że po ukończeniu budowy trzeciej świątyni jerozolimskiej szykują tron dla Antychrysta, który miałby rządzić absolutnie i bezpośrednio całym światem, a raczej tymi, którzy zostaną żywi, czyli według planów masońskich zaledwie pół miliarda społeczeństwa gojów, czyli, no wiadomo, drodzy Państwo, już o tym mówiłem. Do pół miliarda, a reszta sztuczna inteligencja i nie wiem, czy to czasami nie da nim za dużo, ale to jest w ogóle utopia, drodzy Państwo. To jest rzecz, która nie ma możliwości bytu pro tej przyczyny, ponieważ w samych Chinach ile jest, Indiach, w Rosji, 3/4 razem tego wszystkiego, łącznie z krajami, to jest tam. O czym tu w ogóle mowa? Co oni chcą, przepraszam bardzo? Jakie plany? A co oni myślą, że niedźwiedź BRICS-a? O tym nie wiedzą? O tych planach? ...25 lat temu zbrodnie wojenne NATO w Jugosławii. Czy historia się powtarza? 17 kwiecień 2024. 75 tysięcy. Prezydent, ta cyfra. Prezydent Francji Emmanuel Macron nie wyklucza wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę. Podsłuchana konferencja internetowa niemieckiej Bundeswehry ujawniła możliwą dostawę niemieckich pocisków manewrujących Taurus na Ukrainę na początku marca. A teraz tak, dlaczego to się nazywa niemiecka Bundeswehra? Jak myślicie? Dlaczego została nazwa taka sama, jak była kiedyś? Ta tak zwana nazistowska. No tylko dlatego, ponieważ dalej są ci sami. Czyli Czosneczek rządzi, prawda? I Czosneczek bardzo lubi takie określenia, które sam stworzył. Bo pokazuje wam półgłówki, że dalej oni tam są i dalej rządzą. To wszystko. To jest bezczelność, na którą wy się godzicie, której nie widzicie. Nawet kwestia symboli, prawda? Niemiecki prawnik Peter Schindler szacuje prawdopodobieństwo ponad 50%, że Niemcy i Europa znajdą się w otwartej wojnie z Rosją. Pod koniec czerwca 2024 roku bombardowanie Jugosławii przez NATO, które rozpoczęło się 24 marca 1999 roku, pokazuje, że nie wzięło się to z powietrza. Niezliczone raporty ujawniają, że była to zbrodnia wojenna NATO. Pod pretekstem humanitarnym przy pomocy amunicji uranowej dokonano ludobójstwa na narodzie serbskim. Ukłony dla narodu serbskiego. Ukłony. Jak to było możliwe i jakie niewypowiedziane cierpienie spowodowało? Obejrzyj poniższe programy KLA TV, które dostarczają jasnych odpowiedzi na te pytania. Wciąż można zapobiec powtórzeniu się historii. Mechr. Proszę uprzejmie. Światem rządzą cztery korporacje. Tylko ja cały czas powtarzam. Można sobie wymieniać te korporacje. Oczywiście nie ma problemu. Różne mogą być. No wiadomo, że te narzędzia są rozmieszczone wszędzie. To są tak zwane maski. Tylko te maski są od tej czapy. Ich.
Cztery korporacje. BlackRock, Tattip Corp, Vanguard Group oraz FMR, których właścicielami jest kilkanaście rodzin, m.in. takich jak Rockefeller, Rothschild, Onassis, Kennedy, McDonald. Tylko jeszcze jedna rzecz. Te wszystkie kwestie Onassis i tak dalej, to wszystko już jest dawno judaizowane, żeby każdy wiedział. To tak jak w rodzinach góralskich. Gąsienicy już nie ma. Gąsienice! Tak. McDonald, Disney, Bundy, Bush czy Collins. Korporacje te zbudowały swój majątek na handlu ludźmi, bronią, narkotykami, prostytucji, globalnym terroryzmem i operacjach fałszywej flagi. Drodzy Państwo, czy w jakimkolwiek kraju to, co przed chwilką wymieniłem, to, co jest dzisiaj w takiej ilości, jak bym powiedział, to aż eksploduje, byłoby to możliwe? Gdyby rządził człowiek, a nie gnida, psychopata, półgłówek, między innymi, prawda? No nie ma takiej możliwości. Nie byłoby nigdy takich rzeczy. Kto może korzystać? Tylko człowiek zniewolony i człowiek, którego apatia całkowicie ogarnęła, żyjącego w ciągłym strachu, nie potrafiącego wyrzucić z siebie stresu. Więc jedyną ucieczką są narkotyki, prostytucja, drodzy Państwo. To, co wymieniłem. Tak wygląda to nasze bardaszane życie, gdzie większość temu uległa. Mają swoich przedstawicieli w radach nadzorczych, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, we wszystkich bankach centralnych, Banku Światowym oraz w systemie rezerw federalnych. Są też właścicielami gigantów naftowych, spożywczych, farmaceutycznych, chemicznych, technologicznych. I teraz uwaga, robaczki, te cztery korporacje są też właścicielami wielu państw, w tym Rzeczpospolitej Polskiej. W 1999 roku korporacja BlackRock we współpracy z grupą Bilderberg stworzyła holding Altria, który zarządza polską gospodarką, polityką, partiami politycznymi, politykami, sądami oraz biznesem. To stamtąd wychodzą wytyczne, co ma się dziać w państwie polskim. Zdaniem polskich polityków opłacanych przez holding Altria było i jest osłabienie naszej gospodarki, sprzedaż polskiego kapitału, polskich złóż oraz dokonanie głębokich podziałów społecznych, czym uczestniczyła jak najbardziej Konfederacja, łącznie ze Szczęść Boże, gdzie głosowali w najbardziej ważnych sprawach, jak wszyscy. Ja tutaj przytaczam jedno z nielicznych kwestia złóż. Miliony Polaków straci ziemię. Nowa ustawa. No właśnie. Po prostu zwyczajnie, drodzy Państwo, jak tak dalej będzie, ustawa, która zablokuje przekształcenie działki rolnej. Tak. Zwyczajnie, więcej nie ma sensu na ten temat gadać. Zablokuje przekształcenie działki rolnej. Wszystko. Nic nie będziecie mogli zrobić. Muchy nawet nie będziecie mogli na tej ziemi, za przeproszeniem, wyhodować. A tutaj proszę uprzejmie. Globalna elita zaczyna padać. Ten leży, jak widzicie, na dole. Ten na niego sika. To przez zmiany klimatyczne. Do takich absurdów żeśmy doszli. Wybitny naukowiec o ociepleniu klimatycznym z ogromną wiedzą i doświadczeniem obalił kłamstwa i ustalenia naukowych psychopatów okłamujących ludzkość. Wysłuchaj i przekaż innym, to bardzo ważne. Teraz łajdacy chcą zagłuszyć prawdę, bo ich celem jest likwidacja ludzkości.
Proszę bardzo, niech każdy sobie znajdzie. Rosja podejmie działania w przypadku rozmieszczenia amerykańskiej broni nuklearnej w Polsce. Bardzo ważna informacja. Dmitrij Pieskow. Podczas konferencji prasowej wojsko oczywiście przeanalizuje sytuację, jeśli takie plany zostaną zrealizowane. I w każdym razie podejmie wszystko, co konieczne. Wszystkie niezbędne kroki odwetowe, aby zagwarantować nam bezpieczeństwo. Taka była odpowiedź przedstawiciela Kremla na oświadczenie Andrzeja Dudy o gotowości Polski do umieszczenia na jej terytorium broni nuklearnej decyzją NATO. Więc tu nie ma żartów. Pytanie jest, czy wy to rozumiecie? Kto prowokuje? Czy wy tego nie widzicie dalej? Na terenie Ukrainy i na terenie Polski. To teraz niech sobie przykładowo Rosja zainstaluje to samo na Kubie. Nie zapominajcie, że już kiedyś był zgrzyt i to jaki wajwaj. Idziemy dalej. Specjalna operacja wojskowa Rosji na Ukrainie naprawi bieg historii, powiedział Bashar Assad, ministrowi spraw zagranicznych Abchazji i Narowi Ardzinbie. Rosja jako potężne mocarstwo przeciwstawia się zachodniej ingerencji w wewnętrzne sprawy innych krajów. Dla mnie nie ma znaczenia, gdzie Rosja walczy z globalnym terroryzmem. W Syrii czy na Ukrainie. Jest tylko jeden wróg, powiedział. Proszę uprzejmie. Naprawdę, weźcie sobie te słowa do serca. Assad podkreślił, że Rosja wzmacnia globalną stabilność i polityczną i militarną i robi to, ponieważ sama ucierpiała. Ja tu przypomnę, Assad, Bashar Assad jest okulistą. Przyjechał z Anglii. Tam pracował, ponieważ został zabity jego brat. To tak dla sprostowania, aby komuś się zapomniało. A przez kogo został zabity? Jak myślicie? Jestem przekonany, że konfrontacja zakończy się zwycięstwem Rosji i ponownie zjednoczy obywatelskie narody, podkreślił syryjski przywódca. Tam nie ma co zjednoczyć. Tam jest cały czas zjednoczenie. To jest też źle napisane, nie, znaczy źle powiedziane, tak bym powiedział. Tam nie ma co jednoczyć. Tam była pomoc od samego początku, od przede wszystkim momentu, kiedy jest to niedźwiedzie. Wezwanie, Izrael jest zaniepokojony rosnącym napięciem z Rosją. No przecież ciociokrocia Piotrusia była odmiennego zdania. Zadawała sobie pytania razem z tym swoim wielkim profesorem. Czy Rosja jest przeciwko Iranowi, a czy jest przymierzeńcem szosnkowym? No ludzie kochani, to się w głowie nie mieści. Prawa ciociokrocio, Piotrusiu? Mój Boże, ty wypudrowany pudeleczku, wykrochmalony, tak? Uj, z brylantynką na włoski dobrze zrobione, dobrze, błyszczą się cały czas, nie oślepiają za bardzo, szczęść Boże? Uważaj na oświetlenie, bo może być różnie, a ty taki jesteś. Stronniczy bardzo. Ty jesteś jednowektorowy, niewielowektorowy, prawda? Tylko i wyłącznie szczęść Boże dla ciebie się liczy. Ty pieseczku francuski. Pudeleczku. No i te. Wezwanie stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ do nałożenia sankcji na Izrael za niestosowanie się do rezolucji Rady Bezpieczeństwa stanowi nową, niepokojącą fazę rosnącego napięcia między Izraelem a Rosją. Inet o tym pisze. Zaciśnienie stosunków Federacji Rosyjskiej z Iranem oraz brak potępienia irańskich aktów z 14 kwietnia wywołały rozczarowanie i niepokój w Izraelu. Powiem wam otwarcie. Czy wy myśleliście, że może być inaczej? Nie. Po prostu jest to tylko pisanie i udawane rzeczy. Nic poza tym. Oni dobrze wiedzą, o co chodzi. Zaznacza się, że państwo żydowskie z niepokojem śledzi wypowiedzi Moskwy i obawia się
jej kolejnych kroków, gdy stopniowo zaostrza swoją reakcję na wojnę. Drodzy Państwo, tam nie było nic ciekawego, absolutnie, nic dziwnego, nic się nie zmieniło, nic się nie wylęgło od samego początku, odkąd panuje niedźwiedzie. Sytuacja jest klarowna. Rosja nie okazała żadnej sympatii dla Izraela. Powstrzymała się od potępienia Hamasu, drodzy Państwo, a nawet dwukrotnie przyjęła jego przywództwo, ale Izrael był zdumiony reakcją Rosji na irański atak na Izrael. Rosjanie po prostu nie wstydzili się powiedzieć na głos: jesteśmy po stronie Iranu, czytam w artykule. Zaraz, zaraz, to znaczy nie wstydzili się. Boże, kto tu się ma czegokolwiek wstydzicie? Po prostu Rosja od samego początku trzyma w kierunku prawdy. Wstydzić? To słowo tu akurat w tym momencie nie ma uzasadnienia, drodzy Państwo. Co to w ogóle ma być? Mówiąc krótko. Bez partykularyzacji, moi kochani. Już wystarczy. Idziemy dalej. Atak na Isfahan to sygnał nie tylko dla Iranu, ale także i dla Rosji. O właśnie, to już lepiej brzmi. Pieskow zapowiedział istnienie dialogu między Federacją Rosyjską a Izraelem i Iranem w sprawie deeskalacji. Izrael, mam nadzieję, że Rosja potępi irański atak na ten kraj. Izrael ma nadzieję. No to chyba naprawdę są już kpiny. Święto armii i teraz jest odpowiedź na to. To jest chyba najlepsze, drodzy Państwo, ale po co się naprawdę pocić? Jak tu jest tak to wymowne. Posłuchaj. Piotrusia, Korsio, ciocia. Tak. Posłuchaj wyraźnie. Ty mój przylizany pudeleczku. Święto Armii Irańskiej obchodzone w Moskwie 19 kwietnia. Moskwa obchodziła Dzień Armii Irańskiej. W wydarzeniu wzięli udział ambasadorowie, przywódcy wojskowi i polityczni z ponad 80 krajów, a także wyżsi urzędnicy do spraw obrony. Odnotowano, że irański atak wojskowy w Moskwie zademonstrował broń, której użyto do ataku na Izrael 14 kwietnia. Irańska agencja informacyjna IRIB. Inek sojusz rosyjsko-irański może udaremnić izraelski kontrakt. Jaki kontrakt? Z kim kontrakt oni kiedykolwiek mieli? Oni kontrakt to mają obecnie właśnie w tym, w Ukropoli. Oni kontrakt to mają z Ameryką WON. To jest ich kontrakt. Nic poza tym. A ci, moi kochani, co już nie wiedzą, co robicie, to w Polsce, tak, to ja wam zaraz przeczytam to. Ukraińska armia przeciwko Polsce. Putin wykorzysta ukraińską armię przeciwko Polsce. Komandor Dura, proszę uprzejmie. Widzicie? Putin wykorzysta ukraińską armię przeciwko Polsce. Czy można sobie wyobrazić większą bzdurę? Ja myślę, że te osoby... No faktycznie. Szpital psychiatryczny to jest delikatnie mówiąc. I tym miłym akcentem życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. I do następnego.